W liczbie 23 mamy dwójkę na pozycji dziesiątek. Ta dwójka dosłownie reprezentuje dwie dziesiątki. Widać to na tym rysunku. Mamy tu dwie grupy po 10 kwadratów w każdej. To jest dziesiątka i to jest też dziesiątka. Ta dwójka dosłownie reprezentuje dwie dziesiątki. Pierwsza dziesiątka, druga dziesiątka. Trójka znajduje się na pozycji jedności i reprezentuje trzy jedności. Widać to na tym rysunku: 1, 2, 3 kwadraty. Jeżeli złożymy to wszystko razem, 3 jedności i 2 dziesiątki, te 2 dziesiątki to 20, te 3 jedności to 3, razem mamy 23. Zapiszmy to: 23 równa się 2 dziesiątki dodać 3 jedności. Co by się stało, gdybym dodał do tych 23 30? Zróbmy tak i zobaczmy, co się stanie. 23, dodać 30, 3, 0. Ile to będzie? Zacznijmy od 23. Tak, jak mamy to tutaj narysowane i dodajmy 30. 30 ma trójkę na pozycji dziesiątek, co oznacza, że dodamy 3 dziesiątki i dodamy jeszcze 0 jedności. No to dodajemy te 3 dziesiątki. Pierwsza dziesiątka. Druga dziesiątka, trzecia dziesiątka. Dodaliśmy jeden, dwa, trzy dziesiątki. Ile mamy teraz wszystkich dziesiątek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy razem pięć dziesiątek. W tym zapisie wychodzi na to samo. Dwie dziesiątki, dodać trzy dziesiątki równa się pięć dziesiątek. Ile mamy jedności? Ciągle tyle samo. Te trzy. W tym zapisie też. 3 jedności dodać 0 jedności równa się 3 jedności. No to ile to ostatecznie jest 23 dodać 30? Zapiszmy to jeszcze raz. 23 dodać 30 równa się 5 dziesiątek, piątka na pozycji dziesiątek albo inaczej mówiąc 50 i 3 jedności. 23 dodać 30 równa się 53, 2 dziesiątki dodać 3 dziesiątki równa się 5 dziesiątek. 3 jedności dodać 0 jedności równa się 3 jedności, 53.